kierowcy cypryjscy są, powiedzmy, nie do końca bezpieczni. Nie ma tutaj czegoś takiego, co by mnie drugi raz tu przyciągało. Mili ludzie? No są mili, ale są milsi. Możesz jechać na Cypr nawet 10 razy pod rząd i będziesz miał tu gwarantowaną pogodę i super all inclusive. No witam was bardzo serdecznie. Wy jesteście na kanale Łysy na emigracji, a ja jestem Marcin i Łysy w tym momencie nie jest w Szkocji, czyli tam, gdzie mieszka od 15 lat, tylko Łysy jest z rodziną na Cyprze. I w tym filmie chciałem wam podsumować, dać takie praktyczne porady wyjazdu na Cypr, ale na własną rękę, ponieważ no, my zawsze podróżujemy na własną rękę w 100%, jeśli chodzi o zamieszkanie, jeśli chodzi o zakwaterowanie, jeśli chodzi o żywienie się, jeśli chodzi o zwiedzanie. Nigdy nie jeździmy na zorganizowane wycieczki, na żadne all inclusive. Także takie porady od strony właśnie, wszystko na własną rękę. Tu nie chodzi o żadne koszty, tylko chodzi o to, że lubimy być elastyczni, niezależni. Moi drodzy, jeśli chodzi o zakwaterowanie, to ja nagrałem cały chyba z 10-minutowy film o tym, jakie mieszkanie wynajęliśmy, jaki dom wynajęliśmy konkretnie, ile zapłaciliśmy. Zrobiłem taki room tour, także odsyłam do tego. Tu wam się powinna na ekranie zakładka pojawić, jeżeli ktoś chce wiedzieć. Natomiast w dzisiejszym filmie powiem tak w skrócie, tak treściwie o wszystkich kosztach zakwaterowania, wynajmu samochodu, żywienia się, kosztach zwiedzania, kosztach parkingu ogólnie. No i oczywiście, czy warto na Cypr jechać, czy nie warto na Cypr jechać. Moi drodzy, my pojechaliśmy 3 listopada i zostajemy do 10 listopada. Dzisiaj jest 10 listopad, jutro wracamy. Dzisiaj jest 9 listopad, jutro jest 10, jutro wracamy. A więc 7 noclegów, 5 noclegów. Byliśmy w takim domku na wsi i właśnie tam filmy o tym jest. Tam jest ten room tour cały zrobiony w tym filmie, do którego was odsyłam. Natomiast teraz 2 ostatnie noclegi. Przenieśliśmy się do Paphos, czyli do miejsca, w którym wylądowaliśmy i z którego będziemy wracać do Szkocji. I tutaj 2 noclegi. Tylko że po prostu za te 5 noclegów płaciliśmy za noc. Płaciliśmy tyle samo, co tutaj też za noc, więc mogę podać, ile w sumie za 7 nocy nas wyszło. I moi drodzy, nas za 7 nocy wyszło w sumie 330 funtów, czyli jakieś 1600. Ja wam podaję na ekranie, bo teraz nie jestem w stanie z pamięci obliczyć. No to będzie z jakieś 1700-1800 zł, ale na ekranie wyskakuje wam cena, czyli to będzie pewnie z 250 zł za nockę, nie za osobę, tylko za nockę. W tym filmie, gdzie robię room tour, widzicie, w jakich warunkach mieszkaliśmy, także wszystko tam macie dokładnie. Natomiast jeśli chodzi teraz o kwestię wynajmu samochodu, to wynajęliśmy sobie tutaj taki samochód, zobaczcie. Taki mały samochód, otwieram teraz, to jest Nissan March. Tu się nazywa March, bo to jest japońska wersja Nissana Micry. To jest po prostu Nissan Micra, tylko tu się nazywa March. Jak widzicie, ma czerwoną tablicę z przodu i czerwoną tablicę z tyłu, bo samochody wynajęte na Cyprze mają czerwone tablice i po tym rozpoznaje się wynajęte samochody. Jeśli chodzi o wielkość samochodu, nas jest trójka. Ja, moja żona i 15-letni syn, więc wszystkie te koszty ogólnie, które podaję, to są dla 3-osobowej rodziny. Więc można sobie przeliczyć na osobę. Jeśli chodzi o wielkość samochodu, tu spokojnie mieści się 15-latek o wzroście 7,70 m, czyli 4 dorosłe osoby się zmieszczą, jeżeli nie macie wszyscy po 2 metry. Zobaczcie, to jest automatyczna skrzynia biegów, także wygoda i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jeżdżenie. Chwileczkę. Natomiast jeśli chodzi o spalanie, to zauważyłem, że w okolicach 7 litrów na setkę mi to auto tutaj spala. Przejechaliśmy około 1000 km, spaliliśmy około 70 litrów i zapłaciliśmy za paliwo jakieś 100 euro, czyli 100 euro za przejechanie 1000 km. Tyle nas wyszło. Jeśli chodzi o wynajem tego samochodu, to na 7 dni, czyli no 7 pełnych, mam na myśli doby, 7 pełnych dób przez B na końcu, 7 pełnych dób, zapłaciliśmy równe 200 euro z ubezpieczeniem.
200 euro z pełnym ubezpieczeniem na 7 dni plus 100 euro za paliwo, więc uważam, że to są naprawdę nieduże koszty. Przypominam też, że jesteśmy w okresie takim jak listopad, 3 do 10 listopada, więc to jest poza teoretycznym sezonem, więc te ceny mogą być tutaj nieco niższe niż w sezonie, w szczycie sezonu. Co dalej? Teraz koszty żywienia się. My się żywimy tak w kratkę, że tak powiem. Trochę na mieście, a trochę sami sobie gotujemy. Mniej więcej co drugi dzień na mieście i co drugi dzień sami gotujemy. Jak się żywiliśmy na mieście, jedliśmy tutejszą kuchnię. Nie jadamy w restauracjach, tylko w tawernach, bo w tawernach jest przede wszystkim dużo taniej, a lepiej, bo tak domowo robione. Więc jedliśmy, też odsyłam Was do filmów, co jedliśmy. Jedliśmy halloumi, jedliśmy musakę, jedliśmy mezę. Odsyłam Was, są pełne filmy o tym, dokładnie jak to wyglądało, jak to smakowało, ile to kosztowało, ale od razu mówię, że koszty żywienia się trzech osób za trzy, powiedzmy, posiłki wychodziło nas około 45 euro. 45 euro za trzy posiłki nas wychodziło, takie, którymi pojedliśmy sobie do syta. Natomiast jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, no to już od Was zależy. No jakieś po prostu lody, no to lody, powiedzmy jakaś gałka lodów kosztuje jakieś 2,50 euro, 3 euro. Gałka takich lodów włoskich. Jeśli chodzi o kwestie alkoholowe i papierosowe, no to my takich używek nie przyjmujemy, że tak powiem, na klatę, więc nie powiem Wam o cenach alkoholi, nie powiem Wam o cenach papierosów, to sami sobie musicie policzyć. Teraz kolejna rzecz, bilety wstępu. My zwiedzaliśmy dużo muzeów, zwiedzaliśmy dużo parków archeologicznych i jeśli chodzi o bilety wstępu do takich parków archeologicznych, to też oczywiście nagrywałem pełne filmy o tym, więc też Was odsyłam. Ogólnie jest 10 filmów z Cypru, także sugeruję wszystkie przeglądnąć, ale teraz w skrócie mówię, że na przykład wstęp do parku archeologicznego w Pafos to 4,50 euro, dziecko za darmo, wstęp do grobowców królewskich w Pafos 2,50 euro, dziecko za darmo. Jeśli chodzi teraz o ceny parkingów, to większość parkingów na całym Cyprze jest za darmo. Bardzo dużo jest parkingów, bardzo dużo miejsc parkingowych znajdziecie za darmo i nie ma z tym problemu. Tylko w ścisłych miejscach, centrum miast, miasteczek są płatne parkingi, ale to też na przykład zapłacicie 3 euro za cały dzień, czy tam 4 euro za cały dzień. Więc to są jakieś gruszowe sprawy, ewentualnie 1 euro za 2 godziny, no takie sprawy. Co Wam tu jeszcze podać? No teraz takie praktyczne informacje, moi drodzy. Jeszcze się zastanawiam, czy coś Wam jeszcze podać, jeśli chodzi o koszty. Powiedziałem Wam o kosztach zakwaterowania, powiedziałem Wam o kosztach wynajęcia samochodu, kosztach paliwa. Paliwo kosztuje euro 45, euro 50, tak mniej więcej za litr benzyny. Powiedziałem Wam o kosztach żywienia się, no jeśli chodzi o koszty takie żywienia się samodzielnie, czyli tak jak mówiłem, co drugi dzień nie chodziliśmy nigdzie jeść, tylko i kupowaliśmy sobie sami, to robiliśmy mniej więcej zakupy za 20 euro i w tych 20 euro mieliśmy owoce, warzywa, pieczywo, jakieś ciastka i coś na przykład do odgrzania w mikrofali, czy coś do odgrzania w piecu, jakaś pizza do odgrzania, czy ewentualnie sami zrobiliśmy sobie jakąś piec z kurczaka. Czyli tak 20 euro nam spokojnie wystarczało w dni, kiedy nie jedliśmy na mieście. Takie nasze wydatki. No w tych 20 euro powtarzam, że nie ma żadnego alkoholu, ani papierosów, ani żadnych tego typu używek. Nie jeździliśmy na żadne zorganizowane wycieczki, tak jak mówię, ale na przykład koszty jakiejś wyprawy łodzią wzdłuż tutejszych klifów, to jest tak na przykład 25-30 euro od osoby dorosłej. Koszt przepłynięcia statkiem pirackim to jest jakieś 49 euro od osoby, 29 euro od dziecka. Dobra, myślę, że o koszta. Aha, jeszcze koszt teraz przelotu. My lecieliśmy z Edynburga, przepraszam, z Newcastle do Pafos, z Newcastle, z Anglii i zapłaciliśmy za jeden bilet tam i z powrotem 400 zł, tak w złotówkach. 400 zł zapłaciliśmy, czyli 1200 zł zapłaciliśmy za trzy bilety z Edynburga do Pafos i z powrotem i w tym są bagaże i siedzenia, które wykupywaliśmy. Czyli wydaje mi się, że całkiem niedużo. No teraz takie praktyczne. Pogoda. Kurczę, muchy mnie jakieś atakują. Sorry, że tak odwracam wzrok, ale co chwilę mnie tu jakieś muchy atakują, a tam w ogóle to drzewo.
co wam tutaj staram się pokazać, to tam rosną papaje, tak na marginesie. W Polsce rosną jabłonie, a tutaj papaje, granaty i pomarańcze na każdym kroku. Dobra, pogoda. Dzisiaj w tej chwili jest godzina 8 rano i jest 24 stopnie ciepła, a jest 9 listopad. Przez 3 dni mieliśmy po 30 stopni w cieniu. Nie żartuję, naprawdę, sprawdzone, zmierzone, 30 stopni w cieniu. A przez kolejne dni było tak między 25 a 28, więc taka temperatura w listopadzie. Przez ani jeden dzień nie padało. Dzisiaj się tylko trochę chmurzy, widzę tu takie chmury. I dzisiaj ma się podobno zachmurzyć, po południu ma nawet słońce zajść na parę godzin. No to tak to wygląda. Ale patrzyłem na przykład na pogodę długoterminową, to widzę, że do końca listopada na Cyprze temperatura będzie oscylowała w okolicach 21-22 stopnie i mało deszczu, więc do końca listopada widzę spokojnie, można tu przylecieć. Woda w morzu zależy gdzie, ale temperatura w niektórych miejscach taka jak w Bałtyku, a w niektórych miejscach w okolicach nawet 25-26 stopni. Co dalej? Praktyczne porady. Jacy są Cypryjczycy? Moi drodzy, kierowcy cypryjscy są, powiedzmy, nie do końca bezpieczni. To, co mi najbardziej przeszkadzało, to to, że na autostradach, przy takich dużych prędkościach autostradowych, no tutaj jest ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę na autostradach. I moi drodzy, przy tych prędkościach autostradowych kierowcy cypryjscy trzymają ci się na zderzaku, tak? Na dupie ci się trzymają i to bardzo blisko, są parę metrów dosłownie za tobą. I to nie jest tak, że jakiś tam sporadyczny, jak to łysy powie, wariat, jeden znajdzie się na 10 i trzymać się na zderzaku. Wszyscy kobiety, mężczyźni trzymają ci się, chłopie, na zderzaku. Siedzą ci na zderzaku tak, że masakra. I siedzą ci, i siedzą, i siedzą ci, chociaż mają pas szybszy obok, żeby cię wyprzedzić. To siedzą ci na przykład z 15 minut i nagle po 15 minutach decydują się wyprzedzać. Wyprzedzają bez kierunkowskazów, często skręcają bez kierunkowskazów. Ogólnie wyjeżdżają ci też niespodziewanie bez kierunkowskazów. Także uważam, że kierowcy cypryjscy jeżdżą w sposób niebezpieczny, chaotyczny i taki no nieprzemyślany. Także trzeba tutaj uważać. Nie ma tragedii, ale trzeba uważać. Policja cypryjska, nie widzieliśmy ani jednego policjanta, nikt nas nie zatrzymywał, ale radzę trzymać się przepisów, bo przynajmniej są takie oznaczenia, że wszędzie są kamery. Ja żadnej kamery nie widziałem jeszcze, ale takie oznaczenia są, więc może są one gdzieś ukryte. Na co uważać? Jakieś skorpiony i węże mogą się trafiać gdzieś w jakichś takich zaroślach. One nie są zabójcze, ale mogą ugryźć i może to być nieprzyjemne. Kolejna rzecz to robienie dwójeczki na Cyprze. No mówię wprost, bo to ludzkie. Idziesz do toalety, robisz dwójeczkę i musisz uważać, żeby papieru toaletowego nie wrzucać do kibelka. I to jest na całym Cyprze. Musisz do kosza na śmieci wrzucać albo, nie wiem, zorganizować sobie jakąś torbę, jakiś worek na śmieci i do tego worka wrzucać. Nie wolno do kibla wrzucać. Jak wrzucisz, zatkasz kanalizację. Na Cyprze mają z tym ogromny problem. Kolejna rzecz to woda pitna na Cyprze. Z kranówy nie pijemy, bo mogą być dolegliwości żołądkowe, dość poważne, więc kranówy nie pijemy. Filtrujemy wodę albo pijemy wodę przegotowaną. Jeśli chodzi o mycie zębów, no to można myć zęby tą kranówą. My myliśmy i nic się nie działo. Natomiast my też zabezpieczyliśmy się na wszelki wypadek probiotykami. Zażywaliśmy 2 tygodnie przed wyjazdem na Cypr, teraz podczas wyjazdu cały czas i po powrocie jeszcze będziemy z tydzień zażywać. Także zabezpieczyliśmy się probiotykami. Co dalej? No, flora bakteryjna, bo tu jestem, właśnie mówię o tej florze bakteryjnej. Może być faktycznie taka, no, nie jest tak źle jak w Egipcie czy Turcji na przykład, czy gdzieś w krajach afrykańskich, ale może was coś tam po brzuchu, no, że tak powiem, nieciekawego podziać się. Z takich praktycznych porad jeszcze Cypryjczycy. Cypryjczycy mogą was denerwować i nie muszą. Ja ogólnie jestem nastawiony pozytywnie do wszystkich ludzi. Nawet jak mnie coś denerwuje u innych ludzi, no to czemu mam się wkurzać, skoro i tak tego nie zmienię. Każdy żyje jak chce. Ale tak chciałem tylko wspomnieć. Cypryjczycy są powolni. Im się nigdzie nie śpieszy, także na spokojnie. Jeżeli chcecie coś od nich, no to oni zrobią to dla was, tylko musicie uzbroić się w cierpliwość, że może to potrwać trochę dłużej, niż byście czekali gdzieś w innych krajach europejskich, na przykład w Polsce, w Niemczech, czy Francji, czy Wielkiej Brytanii. Są powolni, mają na wszystko czas, nie śpieszy im się.
są uśmiechnięci, tak? My się tu spotkaliśmy z samą życzliwością. Nie wiem, czy ten uśmiech jest sztucznie wymuszony, czy ten uśmiech jest naturalny, ale są mili, są uśmiechnięci, uśmiechają się, odzywają się w sposób kulturalny do ciebie. No poza paniami w sklepach, no ale w sklepach to często panie są takie, jakby to Łysy powiedział, niezbyt chętne do życia. No, ale tak, to są uśmiechnięci, powiesz im cześć, to odpowiedzą ci, sami ci nawet machają, szczególnie na wsiach, sami ci nawet pomachają, pozdrowią cię, uśmiechem cię poczęstują, a nawet czymś innym cię poczęstują. Bardzo dużo razy nam się zdarzało, że wchodząc do jakichś takich sklepików z lokalnymi wyrobami, na przykład jakieś, nie wiem, dżemy, miody czy cypryjska kuchnia, to bezinteresownie nas na przykład czymś częstowali, żebyśmy chociaż spróbowali. Ceny w sklepach, to też zrobiłem film, to zapraszam na kanał, ale generalnie nie są wysokie. Jest tutaj pełno takich dyskontów typu Lidl, więc możecie sobie spokojnie, moi drodzy, kupić tanio zakupy, chleb, warzywa czy owoce. Ja tak z głowy to wszystko robię, nie? Może nie powinienem, może to nieprofesjonalne, ale z głowy, dlatego tak się momentami zastanawiam. Ciemno się robi w listopadzie bardzo szybko. Zachód słońca jest przed 17. 16.45, 16.50, coś takiego jest zachód słońca. I o 17.30 już jest ciemno jak, nie powiem gdzie. 17.30, ja masz wrażenie, jakby była, nie wiem, jakaś 22 godzina. Także jak lubisz sobie pozwiedzać i chcesz mieć sporo czasu na zwiedzanie, to niestety musisz tu wcześniej stawać. Nie wylegiwać się do południa, tylko 7 rano wstać, ogarnąć się, zjeść śniadanie i jechać. Bo w listopadzie będzie już ciemno po 17. Ja tu mówię cały czas o listopadzie oczywiście. No teraz wam podsumuję wszystkie koszty, ile nas kosztowały te 6-dniowe wakacje, no 7-dniowe prawie wakacje na Cyprze dla rodziny 2 plus 1, czyli mąż, żona Łysego, syn Łysego. Ile nas to kosztowało przy założeniu wynajęcia własnego domu z basenem, a dom był z basenem, prywatnym basenem, tak na marginesie, i 8 kotami. Żywienie się co drugi dzień, czyli 3 dni byliśmy gdzieś na mieście się żywili, a 3 dni samodzielnie. Zwiedzanie muzeów, parków archeologicznych. Ile nas to wszystko, wynajęcie auta, koszty paliwa, wszystko wam teraz na ekranie się wyświetla. Także tak to nas wyglądało. I czy polecam jechać na Cypr? Ogólnie rzecz biorąc, ja już tam byłem w paru miejscach na świecie i jeżeli nie byłeś na Cyprze, to uważam, że warto przyjechać, zobaczyć jak ta wyspa wygląda, bo przede wszystkim jest piękna, ma piękne plaże, dobre jedzenie i w zasadzie gwarantowaną pogodę. Natomiast jak byłeś na Cyprze, no to chyba wiesz, że w sumie drugi raz to byś nie jechał chyba raczej, nie? No chyba, że jesteś fanem. Cały czas mnie mucha jakaś atakuje, a myłem się już. Słuchajcie, ja na przykład na Cypr drugi raz nie pojadę. Nie to, że się tu zraziłem do czegoś, tylko uważam, że nie ma tutaj czegoś takiego, co by mnie drugi raz tu przyciągało. Dla mnie ładna pogoda, no dobrze, ładna pogoda niby mnie przyciąga, ale ładną pogodę, gwarantowaną pogodę znajdę w wielu innych krajach. I dobre jedzenie, okej, ale dobre jedzenie znajdę też w innych krajach. Jeśli chodzi o zabytki, no to nie jest tego właśnie za dużo. To, co ja lubię, jakieś archeologiczne, historyczne klimaty, takie rzeczy zwiedzać, nie jest tego za dużo. Spektakularne widoki są, ale są w innych miejscach na świecie bardziej spektakularne widoki, jak jakieś zatoki, jak jakieś plaże, jak jakieś skarpy, klify. Mili ludzie, no są mili, ale są milsi. Na przykład w Hiszpanii są dużo milsi ludzi, moim zdaniem. Moim prywatnym zdaniem oczywiście. Portugalczycy są milsi. Także moi drodzy, nie przyjadę na Cypr. Cypr warto zobaczyć jeden raz w życiu, ale niekoniecznie trzeba tam wracać. My już nie przyjedziemy, bo nie ma tutaj, po prostu nie można o Cyprze powiedzieć, że Cypr ma wszystko najlepsze. Cypr ma rzeczy, Cypr jest przeciętny. O, może tak powiem, Cypr jest przeciętny. Chyba, że ty nie jedziesz na własną rękę, jedziesz tylko wypoczywać, chcesz po prostu leżeć w basenie, skorzystać z all inclusive, no to rzeczywiście, to możesz jechać na Cypr nawet 10 razy pod rząd i będziesz miał tu gwarantowaną pogodę i super all inclusive. Natomiast jeśli coś więcej cię interesuje niż tylko bycie takim turystą, leniwym turystą, sorry za określenie, ale ja nie jestem poprawny politycznie, to na Cypr przyjechać raz, zobaczyć i nie wracać.
Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że powiedziałem wszystko to, co wam chciałem powiedzieć. Film długo trwał. Jeżeli będziecie chcieli jakieś pytania zadawać, to po prostu zadawajcie w komentarzu, ja na wszystko indywidualnie odpowiem. My jeszcze, tak jak mówię, mamy tu parę godzin, bo jutro z samego rana wracamy, więc jedziemy jeszcze coś zobaczyć, gdzieś wykąpać się w morzu. Już nie będziemy kasy dzisiaj wydawać, tak jak mówiłem, bo już o kosztach powiedziałem. No, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, już pewnie ze Szkocji. Łysy pozdrawia, hej.